Państwa w miasteczku festiwalowym na Placu Szczepańskim. Festiwal Mastercard of Camera właśnie już ruszył. Proszę Państwa, jakież to święto, mnóstwo seansów. Również dzisiaj tutaj na Placu Szczepańskim. Skorzystajcie z dobrej pogody, bo tutaj o godzinie 21 już pierwszy z festiwalowych seansów w plenerze. W tym samym czasie też będzie kino plenerowe nad Wisłą, także tam Was zapraszamy. Już o godzinie 16 tutaj na scenie Olimirianiak w rozmowie z Krzysztofem Pieczyńskim. I proszę się przygotować i zakodować w swoich głowach, że takie rozmowy z gwiazdami festiwalowymi będziemy mieli tutaj w miasteczku filmowym codziennie o godzinie 12 i o godzinie 16. A co poza tym? Słuchajcie, te namioty już na Was czekają, a w tych namiotach konkursy, mnóstwo atrakcji. Nawet można się pokusić o udział w konkursie, gdzie główną wygraną jest wycieczka do Londynu szlakiem Sherlocka Holmesa. Wystarczy pójść w stronę tej pomarańczowej budki albo tego samochodu londyńskiej taksówki. Tam dowiecie się szczegółów. Słuchajcie, mamy strefę banku BNP Paribas. Tam mamy wyspę gifów, mamy również fotobudkę. Jeśli chcecie wyjść z placu z pamiątkowym zdjęciem, udajcie się w tamtą stronę, mnóstwo rekwizytów. Rzeczywiście takie zdjęcie pamiątkowe można sobie zabrać. Jeśli chcecie się ochłodzić, good loot. Słuchajcie, tutaj nie ma kolejek. Good loot z codzienną ofertą. Również Was tam zapraszamy. No i oczywiście strefa 4F. Po raz pierwszy w tym roku, w trakcie trwania festiwalu, możecie każdy dzień zaczynać bardzo sportowo. O godzinie 9 codziennie zapraszamy na jogging. Start jest tutaj, z Placu Szczepańskiego. Zapraszamy Was również na jogę, to tylko w niektóre dni, ale warto. I wspólny fitness. Słuchajcie, taka korzyść z ruchu jest duża, ponieważ możecie zbierać pieczątki, te pieczątki zamieniają się na dobre rabaty, a te rabaty możecie realizować tutaj właśnie na stoisku 4F. Kolejne namioty otworzą się dla Was jutro. Ja również jutro startuję z konkursami filmowymi. Nagrodą są m.in. bilety na festiwalowe seanse. Jeśli chcecie wiedzieć, jak wygląda cały program, usiąść tutaj na jednym z leżaków, radzę zaopatrzyć się zupełnie za darmo. Tutaj mamy książeczki festiwalowe. Macie opisy wszystkich festiwalowych filmów. Macie również możliwość sprawdzenia, co się dzieje na off-scenie, scenie muzycznej, bo festiwal to nie tylko filmy. Możecie zobaczyć, które dachy, tak jak co roku, czekają na Was z seansami festiwalowymi. Między innymi kino na dachu hotelu Rubinstein, na dachu Herbewa, na dachu Międzynarodowego Centrum Kultury. Mam nadzieję, że pogoda będzie dla nas łaskawa. Dzisiaj łaskawa jest, więc nie zapomnijcie o kinach plenerowych. Zapraszamy Was na pierwsze konkursy. Tam jest wyspa i fotobudka BNP Paribas. Zapraszamy Was do namiotu z lodami pod lód. I oczywiście zapraszamy Was do swojej strefy, które są pod lód.